Chciałam powiedzieć też takie świadectwo na temat kształtowania charakteru i mojej dojrzałości w Chrystusie. Wiecie, ja kiedy tu przyjechałam, miałam długi finansowe. Miałam zadłużenie w Olsztynie za mieszkanie, około 2000 zł, jakieś jeszcze drobne pieniądze. Tu przyjechałam przez 3 lata, było różnie, COVID, nie COVID, moje huśtawki, demony i tak dalej, niedojrzałość. Napożyczałam trochę pieniędzy, no i to się ciągnęło. Tu łatałam, tam oddawałam i tak w kółko. Macieju, i wam powiem, marzą mi się wielkie rzeczy, w sercu mam wielkie rzeczy, ale trzeba zacząć od tych najmniejszych, prostych rzeczy w duszy. I wiecie, przyszłam do Boga i powiedziałam: Boże, ja nie chcę tak dalej żyć. Ja chcę zacząć spłacać moje zobowiązania finansowe. Nie chcę uciekać przed ludźmi. Nie chcę po prostu tak funkcjonować. I w modlitwie, w pokucie przyszłam do Boga i pytam Ducha Świętego, ile mam oddawać z wypłaty. Wiecie, przez wiarę mogłabym wam powiedzieć, że zarabiam bardzo dużo, ale zarabiam tyle, ile zarabiam. I Duch Święty do mnie mówi tak. To było w komorze, wszystko. Ale ja mówię, ale mi nic nie zostanie. Płacę 2000 czynszu za mieszkanie i resztę jak oddam, to nie będę miała nic. I już nie usłyszałam drugi raz wszystko. I wiedziałam, że to ma być wszystko. I to było we wrześniu. I we wrześniu dostałam wypłatę. To było w pracy, kiedy wpłynęła na konto i zaczęło mną w duszy miotać wszystko, to wszystko. Zrobiłam enter raz i zrobiłam enter drugi raz. Miałam wypłatę przez minutę na koncie, może dwie. Oddałam to. Przyszedł następny miesiąc i następna sytuacja, wszystko. Zrobiłam enter i zrobiłam drugi raz enter, wszystko. W międzyczasie jeszcze oddałam gdzieś pojedyncze jakieś zobowiązania finansowe, nie mając już tej wypłaty, ludziom, którym wisiałam pieniądze. Z przeprosinami za to, że moje słowo było nic nie warte do tego momentu. I dlaczego składam wam to świadectwo? Ponieważ to jest moja praca z Duchem Świętym na mojej duszy. To jest kształtowanie mojego charakteru. Bo Bóg jest dobrym Ojcem i wszystko obraca w dobro. Jego dobro było takie, że w moim sercu była chciwość. W moim sercu były pewne rzeczy lękowe, nieprzerobione i w związku z tym funkcjonowałam tak, jak funkcjonowałam. Żyłam ponad stan. Ja tego nie chciałam i dzisiaj mam już zupełnie inaczej. Wiecie, oddaję swoje długi, mogłabym mieć wyznanie i mam wyznanie, tak? Jezus wszystko na krzyżu przebił. Częściowo mi długi poznikały, ale częściowo zostały. Wiecie dlaczego? Bo Bóg jest kochającym Ojcem i On chciał, żebym powychodziła z pewnych rzeczy. Żebym zobaczyła, co jest w moim sercu, a czego nie ma być i czego nigdy nie miało być. I powiem wam jeszcze na koniec jedno. Mój kielich się przelewa. I mimo to, że od 2 miesięcy mam wypłatę 2 minuty na koncie, niczego mi nie brakuje. Wszystko mam. Amen.